Autor Księgi Przysłów, zachwycając się tym, co widzi wokół siebie, wymienia trzy rzeczy, których nie pojmuje, które budzą jego naprawdę podziw i zachwyt. Pierwszą rzeczą, jaką wymienia w tej trójce, jest szlak orła na niebie. Rzeczywiście dorównanie ptakom było od dawna marzeniem ludzkości. 520 lat temu Leonardo da Vinci nawet wyrysował projekt takiego urządzenia, które człowiek mógłby przyczepić sobie do pleców i próbować latać. No niestety tamta próba skończyła się tragicznie. Od tamtego czasu rzeczywiście sporo się zmieniło. Ludzie nauczyli unosić się w powietrzu najpierw balonami, później jakimiś prostymi samolotami. Dzisiaj latają odrzutowce, ale ciągle zagadka czy problem naśladowania lotu ptaka pozostaje nierozwiązany. Właśnie kilka dni temu media doniosły, że inżynierowie Uniwersytetu w Toronto skonstruowali maszynę, dzięki której człowiek za pomocą swoich mięśni, poruszając skrzydłami, może naśladować lot ptaka. Od razu należy dodać, że nie są to skrzydła, które można by zmieścić w plecaku i zakładać sobie w razie potrzeby. Ich rozpiętość to 32 metry, czyli tyle, ile mniej więcej duży samolot pasażerski ma właśnie taką rozpiętość skrzydeł. Udało się to osiągnąć dzięki nowoczesnym technologiom, ponieważ no, to 32-metrowe skrzydło wraz z konstrukcją nośną dla człowieka waży tylko 42 kg. To zapewnia postęp technologiczny. Oczywiście ten samolot jeszcze nie może samodzielnie startować, ale musi zostać jak gdyby w powietrze wbity za pomocą specjalnego samochodu holowniczego, no ale no niech tam został w powietrzu umieszczony i jakiś tam krótki dystans przeleciał, właśnie ruszając skrzydłami tak, jak to robi ptak. Ciekawą rzeczą jest opis obserwatorów tego lotu. Otóż pomimo ich życzliwości stwierdzili oni, że lot tego pojazdu przypominał pijanego ptaka. Bardzo to mnie rozśmieszyło, że tyle wysiłków ludzkości, no a efekt no, jest bardzo, bardzo daleki od tego, co byle wróbel potrafi. Warto jeszcze też prześledzić, jak powstała ta cała konstrukcja. Po projekcie Leonarda da Vinci porzucono ten kierunek próby wzbicia się w powietrze, naśladując dokładnie lot ptaków. Inżynierowie uznali, że jest to niemożliwe do zbudowania, że przez ponad 500 lat niestety nasz umysł nie potrafił stworzyć czegoś takiego, co by przypominało lot ptaka. Dzisiejsi autorzy tego projektu, który w tak niezdarny sposób jednak mimo wszystko ten lot ptaka naśladuje, dokonali tego też nie w oparciu o własny umysł bezpośrednio. Przyznają, że bez komputerów, dzięki którym można było analizować bardzo dokładnie każdy szczegół tego skrzydła i jego zachowanie się w powietrzu, skonstruowanie nawet tego pijanego ptaka byłoby niemożliwe. Warto więc podsumować to dokonanie ludzkiego umysłu i techniki, a więc kilkaset lat od projektu, gdzie w ogóle zaczęto myśleć o technicznym stworzeniu tego modelu. Wcześniejsze marzenia oczywiście ze względu na brak technologii nic nie dawały. Od 500 lat mamy projekt, były różne próby, różni fantaści zajmowali się tym. Niestety umysł ludzki nie potrafił sobie poradzić z tym prostym, mówię, zadaniem, jakie wykonuje byle wróbel. Dopiero współczesna technika, zarówno jeśli chodzi o technologię, o materiały, o bardzo dziwnych własnościach, jak też i komputery, umożliwiła zbudowanie czegoś takiego, co przypomina ptaka. No a teraz pytanie zasadnicze. Jeśli taki zwykły twór, jaki oglądamy w przyrodzie, jak latające ptaki, wymaga aż tak długiego zachodu, tak wielu myśli, prób, wymaga posiłkowania się nie tylko intelektem człowieka, ale ogromnymi mocami komputerów, które mogłyby obliczyć coś takiego, co by zapewniało przynajmniej warunki zbliżone do lotu ptaka,
I wreszcie udało się zrobić coś, co tylko nieporadnie i bardzo króciutko, a praktycznie nie miałoby szansy przeżyć w przyrodzie, ponieważ, no, wyobraźmy sobie człowieka ze skrzydłem rozpiętości 32 metrów, no, to musiałby tylko na jakichś bardzo otwartych przestrzeniach się poruszać. W innych przypadkach takie skrzydła byłyby absolutnie do niczego. A weźmy pod uwagę ptaki, które mówi się, że powstały na drodze przypadkowych zmian. Tutaj mamy 500 lat wysiłków człowieka, przynajmniej 500 lat, już mówię, takich technicznych wysiłków człowieka. Mamy ogromne moce obliczeniowe komputerów, które wspomagały umysł człowieka, i mamy pijanego ptaka. A tutaj, kiedy się rozejrzymy wokoło, mamy oprócz orłów, którymi tak zachwycał się autor Księgi Przysłów, mamy gołębie, wróble, nawet kura troszeczkę, jak się bardzo przestraszy, potrafi kawałek polecieć, czyli byle kura nawet lata. I wszystko to miało się stać z przypadku. Rzeczywiście wiara w to jest bardzo trudna. Co ciekawe, ewolucjoniści ptaki plasują gdzieś tak na początku tego rozwoju zwierząt, co tym bardziej stawia pod znakiem zapytania, jak tak skomplikowana rzecz, jak właśnie piękne latanie, szybowanie w powietrzu siłą własnych mięśni, które do dzisiaj dla człowieka jest praktycznie nieosiągalne, no bo tego pijanego ptaka możemy sobie tylko pokazać jako przykład nieporadności człowieka w tej dziedzinie, że to wszystko stało się bez udziału projektanta, bez udziału najgenialniejszego z genialnych twórców, że to wszystko stało się bez udziału Boga, naszego Stwórcy. Wiara w to, jeśli się głębiej nad tym zastanowić, jest jednym z fenomenów naszych współczesnych czasów, gdzie rzeczywiście myśl ludzka osiąga wyżyny zdobyczy technologicznych, ale myśl na temat sensu, początku, genezy wszystkiego, na temat Boga, cofa się do poziomu, jak to mówią współcześni naukowcy, używając tej frazy, do poziomu sprzed kamienia łupanego. Jest to fenomen. Rozwój materialny jest połączony z regresem intelektualnym, bo wiara w to, że takie rzeczy jak lot ptaka na niebie stały się z przypadku, jest rzeczywiście wiarą absolutnie irracjonalną, nie posiadającą żadnego sensownego uzasadnienia w naszym doświadczeniu i w tym, co potrafimy sobie wyobrazić. Jest to zwyczajne chcenie grupy ideologów, którzy chcieliby oderwać człowieka od związku ze swoim planistą, stwórcą, architektem, Bogiem.